Co oni to wyprawiają na tym statku? Wsiedli do kuli i pojechali do góry. No takim ogromnym wysiężniku. Wow. W ogóle też widzę piękny statek. Odyssey of the Seas. Mega, właśnie znajdujemy się w porcie w Neapolu. I idę zobaczyć, co tam dzieje się na mieście. Ale trzeba przyznać, że niezły punkt widokowy jest na tym statku, jak pojedzie się tym wysiężnikiem do samej góry. Przecież to jest bardzo, bardzo wysoko. Sporo się dzieje. Właśnie wyszedłem z portu. W sumie to może nawet jeszcze jestem w porcie. W każdym razie po mojej lewej stronie jakiś ładny statek, Viking, bardzo duży. Tam stoi nasze MSC Grandioza, a tutaj Odyssey, który widzieliśmy przed chwilą. Naprawdę sporo się dzieje, a idziemy w kierunku miasta. Tutaj już na początku od razu wita nas jakieś mury wielkiego zamku. Wygląda to dobrze. Zaraz będę wiedział, co to jest, a ja idę na taki duży plac, na którym też znajdują się jakieś kościoły i inne ciekawe rzeczy, budynki. I jeszcze tak się zastanawiam, czy nie uderzyć na jedną najbardziej handlową ulicę, która tutaj jest w Neapolu, aby podobno poczuć klimat tego miasta. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie, a jeśli ty jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to pamiętaj o subskrypcji i o łapce w górze pod tym filmem. Widzę, że w Neapolu, tak samo jak w Palermo, jeżdżą autobusy po mieście. O, kolejny samolot. Jeżdżą autobusy, którymi można sobie pozwiedzać miasto, zatrzymać się w miejscu, w którym się zatrzymuje, później w tym samym miejscu wsiąść do tego autobusu, pojechać dalej lub zrobić sobie tylko taką rundkę po mieście. Cholera, ale głośno. Dobra, gdzie tu jest przejście? A, tam są pasy. Ale tutaj trąbią w tych Włoszech, to jest masakra. A w ogóle tutaj to już jest masakra, bo jest port, samolot leci, dość duża, szeroka ulica z dużym ruchem. Wszyscy trąbią. Dużo się dzieje, naprawdę. Sporo się tutaj dzieje, sporo. Ulice zdecydowanie tętnią życiem. Ale trąbią. Dobrze są. Na szczęście jestem już po drugiej stronie ulicy. Neapol podobno słynie z jednej z lepszych pizz we Włoszech. Więc podobno warto byłoby jakąś zjeść. Może później, jak będę wracał, bo na razie jestem dopiero świeżo po śniadaniu, to nie mam ochoty. Co tutaj się dzieje? Nie wiem. No te włoskie miasteczka są, kurde, nawet nie wiem, jak je określić. No chyba dość po prostu wyjątkowe i zdecydowanie różnią się od na przykład Polski. O, ale uliczka. Wow. O, tutaj są tikety. Ciekawe, ile tutaj kosztują, bo w Palermo te autobusy kosztowały 10 od osoby dorosłej, 10 euro. Nie wiem, ile tutaj, nie widzę. W każdym bądź razie w Marsylii autobus, który podwoził też w jakieś tam miejsce, kosztował 17. Więc we Francji praktycznie 2 razy droższe te autobusy były niż we Włoszech, w Palermo. A teraz jesteśmy w Neapolu, ale w sumie nawet nie pytałem ani nie orientowałem się, ile tutaj kosztują. Ale pewnie też koło dyszki. Ważne, te bilety są przez cały dzień, czy nawet 2 dni. Można śmigać sobie na tym jednym zakupionym bilecie tymi autobusami. Ten zamek, co tutaj jest bardzo blisko portu, którego widać mury, to Castelnovo, który można zwiedzić w środku. Widzę, że tam ludzie właśnie wchodzą, ale też można popodziwiać mury z zewnątrz. Zobaczymy, może gdzieś tam zajdziemy. O, pełno właśnie tych autobusików jeździ, także wsiadamy, jedziemy, wysiadamy, wsiadamy. Przystanków jest pełno. Można zwiedzać. Ja idę jeszcze kawałek do góry i skręcam w prawo. A tak jak mówiłem, idę najpierw na tą ulicę handlową, a później wrócę się na plac i do tego zamku. Taki jest mój plan na dzień dzisiejszy. Okay, tutaj nie ma świateł. Trzeba uważać. I my w sumie potrzebujemy iść gdzieś tu. Turbo głośno jest w tym mieście. Naprawdę, turbo głośno. Jedną rzeczą, która rzuca się tutaj nie tylko w sumie w tym mieście, w Neapolu, tylko w Palermo, jak byliśmy, to duży syf na ulicach we Włoszech, przynajmniej w tych dwóch dużych miastach. Jak widać, miejsca parkingowe przy pasach też są. W sumie parkuje się, gdzie jest miejsce. Masakra. Duży ruch, trzeba uważać. Można powiedzieć, że już w sumie prawie jestem na miejscu, a dokładnie ta ulica, na którą idę, nazywa się Via Toledo. Mam nadzieję, że mnie słychać. A ta ulica, na którą zmierzam, to jest ta poprzeczna. Ok, doszedłem do celu. Pierwszego. O kurde, ile ludzi. Mega dużo ludzi. Wow. A tutaj też jest jeszcze stacja metra. Grubo. Idę kawałeczek w tą, a później wracam się, bo będę szedł na ten plac, na którym znajduje się jakiś kościół. Wow. Mega tutaj na ulicach trzeba uważać. Jest naprawdę tyle turystów. Ciągle gdzieś tam dotykam się po kieszeniach, czy wszystko mam. I ogólnie no, strasznie dużo ludzi. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo. W Palermo ok, było sporo ludzi, ale nie tyle co tutaj w Neapolu. Masakra. Może to też dlatego, że to taka ulica. Pełno wycieczek turystów. O ja pierdzielę. Tutaj kolejna jakaś uliczka. Wow. Kurczę. Co za miejsce. Mega. Kurczę, jakie klimaty. Piłkarze, widzę tutaj mocno popularni w tym miejscu. Grubo. Wow. Tu kolejna taka sama uliczka. Ogólnie to idę do Piazza del Plebiscito, czy jakoś tak. Pełno poprzecznych uliczek, które są zagospodarowane kawiarenkami, restauracyjkami, sklepikami. No dużo się tu dzieje, naprawdę. Bardzo, bardzo dużo. Tu jakieś chyba popularne drzwi, bo wycieczka się zatrzymała. Są tutaj w prawo ciągle jakieś uliczki, może lepiej tą stroną iść. Ale jak widać też bardzo dużo policji. W sumie dobrze, bo najmniej chociaż troszkę można poczuć się w tym tłumie bezpieczniej. Tam mijam zamek, do którego później podejdę. A teraz idę jeszcze kawałek dalej. Nie wiem, co oni jakieś zabawki sprzedają z tego samochodu, czy co? Cały bagażnik policjanci cały bagażnik mieli jakichś różnych zabawek kolorowych. No muszę wam powiedzieć, że chyba kawka lepiej nie będzie smakować nigdzie indziej niż w tym miejscu. O jasny gwint, co tu się dzieje? Ale miejsce. Szok. Ale kosmos miejsce. Jak się. A więc tak, doszedłem do celu, gdzie znajduje się Pałac Królewski i kościół, który znajduje się tam, kościół San Francesco di Pola. San Francesco di Pola jest tam, muszę tam podejść bliżej, a tutaj jest Pałac Królewski w Neapolu. Wow. Kurczę. Mega miejsce do odwiedzenia. Gdzieś tutaj można wejść do tego pałacu. To kawałeczek sobie tutaj tylko wejdę. Bardzo ładnie tam w środku wygląda, no tutaj pierwszy rzut oka. Wszystko w jakichś takich marmurach. Z zewnątrz tak w sumie może i te ściany takie średnie, ale w środku jest tak, jak widzę, na wysoki połysk. Grazie. to tutaj widzę, te mury są już odnowione tego pałacu. Tutaj pałac, gdzie ma stare mury, to wyglądał tak w sumie jeszcze gorzej. A to, co ja już widziałem, to już było po odnowieniu, więc w takim razie muszę cofnąć, co powiedziałem, że wygląda brzydko z zewnątrz. Bo wcześniej wyglądał dużo gorzej. Turystycznych miejsc w tym Neapolu jest tak blisko siebie i jeszcze na dodatek tak blisko portu, a ja dopiero teraz jestem od, nie wiem, przodu czy od tyłu, wydaje się, że może od przodu tego wielkiego pałacu królewskiego, który znajduje się za tymi bramami i niestety nie da się tam wejść, ale jeszcze będę miał zaraz okazję przejść się dookoła dalej, więc na pewno to wykorzystam. I jeszcze tutaj ten zameczek. Co? Jak Ci się zamek podoba? Nie wiem. Znaczy właśnie, no szybko idziemy, ale już zaraz będziemy na miejscu, to już zwolnimy. Chodź, zobaczymy, co tutaj jest. Dziura. A, uwaga, uwaga, ale nisko, co? Ja cię. Ale tam mury jakieś. Wow. Ale zamczysko. Chodź, tutaj podejdziemy bardziej od środka. Chodź, wejdziemy do środka. Excuse me? O kurczaki. Prego, signore, prego. A, czekajcie, chyba bilety. Chodźcie. A, okej, okej. 1 o'clock. It's possible for 1 o'clock. Okej. Konie, no. Tu u góry, zobacz. Mhm. Tutaj właśnie patrz, taka brama wjazdowa. Teraz jest, jak wiesz, cały czas zrobione, żeby turystycznie można było zwiedzać, a tak to zamykali się w zamku. I koniec. Nie ma wjazdu. No i jesteśmy pod kościołem Francesco di Polo, a naprzeciwko Pałac Królewski. O! Ej, nawet coś słychać w kościele! W kościele msza jest! Chodźcie, kawałek dalej. O, ale czederskie miejsce. Jak z jakiegoś włoskiego filmu. O, która to godzina? 12:30. Gorąco. Kurde, nie ma wejścia. Przynajmniej nie od tej strony. Pięknego placu w Neapolu pozdrawiamy, jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę, a my idziemy jeszcze trochę tutaj pochodzić. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Karol III. Pozdrawiamy, na razie, hej, cześć.